Twoja działalność odmienia życie wielu ludzi, to na pewno. Tak, i myślę, że takich pacjentów indywidualnych, to myślę, że przede wszystkim taka interakcja jeden na jeden, to zawsze jest taka, ma ogromny wpływ. Też ludzi, których ty szkolisz na szkoleniach, na swoich warsztatach. No to zmienia życie. Powiedz mi, czy uważasz, że taka rewolucja, którą ty teraz zaprowadzisz w biznesie, bo masz już na to doskonały plan, czy taka rewolucja w szkołach jest możliwa? Wierzę w to, że tak. Mój mąż bardzo mocno działa w edukacji, bo też jest, pracuje w szkole i pracuje głównie z młodymi sportowcami, więc jemu ten temat jest jeszcze bliższy i my naprawdę wierzymy w to, że coś się w tym temacie zmieni. Zresztą ty jesteś tego świetnym przykładem, że dużo się dzieje i jest potrzeba. Że jest potrzeba, to pewnie trochę potrwa, natomiast zdrowie to jest taki zasób, że jeżeli go nie mamy, to nie ma nic. Tak, to wszystko przestaje być ważne. Więc warto o to zadbać już od najmłodszych lat i kształtować już w dzieciach, w młodzieży te zdrowe nawyki w taki sposób zjadliwy, bo to tak naprawdę nie tylko zielona sałata. Tak, nie tylko zielona sałata, dokładnie. To jeszcze nie lodowa, bo w lodowej to nic nie ma. Po prostu wszystko wyciągnęli, co mogli. I tak, to jest myślę bardzo potrzebne. A nie jest to aż tak trudne, tylko wszystko się właśnie zaczyna tutaj. No a w głowie, żeby coś zmienić, to często trochę trwa. Ale bądźmy pozytywnej myśli, jest edukacja. Fit głowa. Tak, jest fit głowa. No. Jest dużo takich fajnych projektów. My też sami staramy się właśnie to przemycić u dzieciaków podczas wakacji. I jak ja A właśnie, jak jest później odzew? Czy rodzice na przykład przejmują te? I właśnie, wiesz co, miałam coś takiego, że tam jakiś rodzic potem gdzieś tam do nas zadzwonił, właśnie mówi, no, że tutaj... Już mleka nie mogę, albo coś tam. Tak, tutaj rewolucję przeprowadza. Ja to może ja zdaję sobie sprawę, że 11 dni obozu to nie jest czas, kiedy ja po prostu te dzieci zmienię. Tak. Jak one jadły tylko parówki i dżem, no to że to się zmieni. Ale też nie generalizujmy. Na pewno widzę rezultat. Zasierdzia. Tak. Tym bardziej, że skoro te dzieciaki wracają do nas z roku na rok, to znaczy, że im się to podoba po prostu, a mi właśnie o to chodzi, żeby to wszystko było przez zabawę. Jeżeli to w ogóle robimy w takiej formie fajnej, zabawowej, wtedy mózg, kiedy jest odprężony, on najbardziej płonie, tak? Więc jeżeli to robimy w ten sposób i po prostu mamy dobry kontakt z tym dzieckiem, tak? Traktujemy go tak trochę w takim koleżeńskim, że tak powiem, o takiej koleżeńskiej bardziej relacji, a nie góra-dół, hierarchia, to myślę, że jest na to przestrzeń. Warto to robić, no bo te 10% teraz społeczeństwa najmłodszego, za chwilę to będzie 100% naszego narodu, więc warto zainwestować właśnie w te. Bo dzieci to nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość. Dokładnie. Miałam teraz, narodziło mi się jakieś ciekawe pytanie, ale wybiło mi się, ale to jeszcze będzie. O, jeszcze się spotkamy nieraz. Jak tak Ciebie słucham, to sobie myślę, że z pewnością masz mnóstwo planów, bo mówisz, że już wiesz, co będziesz robiła za 10 czy 20 lat i to jest super. Ale myślę sobie, że już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć i Ty możesz powiedzieć, że jesteś kobietą spełnioną. Tak, no bo tak naprawdę to mamy w głowie, czy się czujemy spełnieni, czy nie. Ja się czuję spełniona, zdecydowanie tak. A jest coś, co możemy Ci życzyć? Zdrowia. Zdrowia, tego nigdy za wiele. Wiesz co? No właśnie takiego myślę, życzcie mi, czego mi chcę życzyć. Zdrowie to na pewno, ja chyba wszystko mam, to co potrzebuję, tylko my w ogóle mamy bardzo dużo zasobów. Tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję, mam ja, ty masz też to wszystko, czego potrzebujesz, tylko kwestia tego, żebyśmy potrafili z tego korzystać i to doceniać. Być wdzięczną. Pozwól, że jeszcze wrócę do tego, co mi się przypomniało. Mianowicie chciałabym troszeczkę jeszcze powiedzieć o tych obozach sportowych, bo poza tym, że Asia z całym zespołem tam uczą takiego zdrowego podejścia do odżywiania, to także rozwoju osobistego i kompetencji miękkie. I to, że przede wszystkim te dzieci do Was wracają dlatego, że one się tam czują dobrze i budujecie w nich poczucie własnej wartości. I oni się tam czują ważni, kochani, można powiedzieć, prawda, w pewnym sensie. To może jeszcze kilka słów na temat właśnie tych kompetencji miękkich, treningu mentalnego, bo ja wiem, że to też macie u siebie. Tak, ja w ogóle, wszystko się zaczyna w głowie, tak? Tak samo jak zdrowie, to wszystko się zaczyna w głowie i również u dzieciaków, dlatego warto, ja w ogóle uważam, że rozwój osobisty to powinien być numer jeden przedmiot w szkołach.
no trochę tego nie ma, więc my staramy się to robić chociaż w wakacje. Mhm. Natomiast też rzeczywistość się zmienia i rzeczywiście dużo mamy takich rzeczy związanych z treningiem mentalnym. Staramy się, żeby te dzieciaki też usamodzielnić, żeby o nich było, to była współpraca, żeby to było kreatywne podejście do rzeczywistości. A nie tylko wykonywanie tego, tak, my im dajemy raczej wędkę, a nie rybkę, dajemy im jakieś zadanie do rozwiązania, jakieś wyzwanie, a jaką ścieżką oni sobie dojdą do celu, to już jest jakby zależy od. U nas nie ma jednej po prostu drogi, tak robimy wszyscy, tylko nawet... Nie ma testu. Tak, nie ma testu. Testem jest życie. I także to jest dla nas też bardzo ważne, a oni uwielbiają te treningi. To po prostu... Dzieciaki nie wiedzą, co się za tym kryje, ale to, że my powiedzamy tą prawą, lewą półkulę i tak dalej, robimy różne rzeczy z tym związane, oni po prostu, to jest dla nich taki fun, taka świetna zabawa, że naprawdę super nam się to sprawdza. Co widać zresztą. A powiedz mi, jakie są Twoje najbliższe plany zawodowe i gdzie możemy Cię spotkać w najbliższym czasie, bo wiem, że się szykuje ważne wydarzenie. Tak, rzeczywiście teraz troszeczkę mocniej też weszłam w tematy związane z biznesem i promuję zdrowie w biznesie. Staram się pokazać przedsiębiorcom, którzy nie mają czasu. Nie tylko coś dla dzieci. Dzieci na selwa sport, a rodzice... A rodziców też mogę zaprosić. I staram się po prostu pokazać im, że inwestycja w kapitał ludzki, bo najważniejszy kapitał w swojej firmie, czyli w siebie po prostu, może być naprawdę opłacalne, również pod kątem finansowym. Więc takie proste rozwiązania, tak zwane, ja to mówię, zdrowy styl życia dla zapracowanych. Więc prowadzę warsztaty, między innymi warsztat Healthy Business Lifestyle we współpracy z Eduneo i z Valtis Holding. Natomiast też staram się być obecna w sieci i teraz mam plan, że będzie to jeszcze bardziej regularne. Proszę tylko wydłużyć tą moją dobę o 25 godzinę. Nie, ale obiecuję, tak będzie. Więc i na kanale staram się gdzieś tam publikować treści. Poza tym chciałabym też stworzyć taki kurs online, żeby ludzie, super, którzy nie mogą gdzieś tam się pojawić w danym miejscu, ja głównie działam w Warszawie, chociaż też jeszcze po Polsce, żeby po prostu też mieli dostęp do tego. No i piszę moją książkę, także tutaj ty mnie znowu tutaj motywujesz swoimi książkami, więc mam nadzieję, że do końca tego roku też świetnie, się pojawi. Świetnie. A możesz coś zdradzić? Wiesz co, no będzie to związane, myślę, że to nie będzie takie standardowe podejście, ale ogólnie związane z tym właśnie, że zdrowie się zaczyna się tu. I takie, ale też chcę, żeby to było praktyczne, żeby po prostu dawać ludziom konkretne narzędzia. Nie taka filozofia, tak? Nie takie pitu, gadu, bo to można sobie pogadać fajnie, ale żeby się coś zadziało. Żeby to było coś, co po prostu pozwoli ci wdrożyć od razu jakąś zmianę. Żeby widać jakiś efekt. Tak, żeby to był efekt. No bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Super. To czekamy na książkę. Ja też, znaczy ja piszę. Dobrze, to ja jeszcze na koniec chciałabym Ci zadać kilka takich krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Taki ping-pong. Dobra, no to jedziemy. Dzień zaczynam od? Wdzięczności. Super. Słuchaj, wdzięczności jest? Czy jest dzienniczek? Nie, sesja wdzięczności zazwyczaj, jak się przebudzę, warto być wdzięczny. W ogóle też dobrze jest dzień, ładny ping-pong, już zaczęłam gadać. Dobrze jest też tą wdzięcznością dzień kończyć. Kiedyś, słuchajcie, słyszałam takie super sformułowanie. A co by było, gdybyś obudziła się tylko z tym, za co dzień wcześniej podziękowałaś? Wow, super. No. Także także polecam wdzięczność, polecam bardzo. Moja córeczka ma taką modlitwę, ona za każdym razem mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za takie życie. Także obudziłam się z takim życiem. No, i cudnie. Nie wyobrażam sobie mojej pracy bez pomagania innym. Widać. Dlatego nie mogłam, bo ja też mam wykształcenie, jak jestem finansistą z pierwszego mojego wykształcenia. Nie, po prostu ja myślałam, że ja wiem, z kim rozmawiam. Praca na giełdzie, gdzie nie ma wartości, nie tworzysz tak naprawdę wartości dodanej, bardzo szybko doszłam do tego, że nie. W korporacji wytrzymałam 1,5 miesiąca. To i tak uważam za sukces. Super, fajnie. No, ale każdy ma swoją drogę, także to też nie krytykuję zupełnie. Tak, ale warto tę misję odkryć i nią podążać. Ja tego potrzebuję. Potrzebuję widzieć realną zmianę, którą gdzieś tam tworzy ktoś inny. No i ona się dzieje, także jest wszystko okej. Okay. Gdy brakuje mi pomysłów na ciekawe warsztaty, to jest takie praktyczne dla nauczycieli. No właśnie nie wiem, czy będzie praktycznie, bo póki co mi nie brakuje. Ale myślę, że warto czerpać inspirację. Ja nie widzę konkurencji wokół siebie. Ja raczej widzę właśnie inspirację. I warto po prostu z tego czerpać, bo też nie ma co wymyślać koła na nowo, bo ono już jest wymyślone. Więc po prostu czerpać z tego, co jest, inwestujmy w siebie, tak? W szkolenie siebie, bo to daje też bardzo dużo inspiracji. W ogóle kontakt z drugim człowiekiem, dlatego ja też staram się teraz być w takich miejscach, które są wspierające, w takich środowiskach, które to tworzą. Dlatego też właśnie współpracuję tutaj z Antis Holding, bo
tam są, jeżeli jesteś wiesz, wśród ludzi, którzy po prostu tworzą, czegoś, to tak, tak, pojawiają się nowe pomysły, po prostu cały czas. I to nie chodzi o to, że ty małpujesz to, prawda? Tylko po prostu się w twojej głowie rodzi. Tak, 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 tak. Także to jest piękna. Ta synergia, myślę, jest fajna i w edukacji też ona może być obecna, nie? Też pewno są jakieś konferencje, jest. Spotkania, więc warto, żeby gdzieś tam to też promować i działać, tak jak ty przecież zrobiłaś projekt, gdzie zaangażowałaś wiesz, nauczycieli z wielu szkół, nie? I jakie super rzeczy powstały. I mamy nadzieję, że będą powstawać. No oczywiście, to jest dopiero początek drogi. Tak. Trener zdrowia to, troszeczkę powiedzieliśmy, ale tak krótko. Osoba, która pomaga innym wprowadzać zdrowe zmiany w swoim życiu. Gdybym mogła zmienić zawód. Gdybym chciała zmienić gdybym zawód. Chciała, może tak? Nie, nie, to ja tak odpowiem, widzisz, ja zawsze, jak mi mówią w prawo, to ja w lewo. Gdybym chciała zmienić zawód, to bym go zmieniła, ale nie chcę. No i super, świetnie. Cel czy droga? Droga jest celem. To zdecydowanie. Inspiracja czy desperacja? Inspiracja. Inspiracja, tak, zdecydowanie. Książka, która zmieniła moje życie, to? Może jakaś lektura szkolna? Wiesz co, no właśnie mi to jest jakby, jak tak powiedziałaś, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pierwsza myśl będzie, niech będzie najlepsza, Dzieci z Bullerbyn. O, bo super. Ja jak miałam 4 lata, ja w ogóle byłam dzieckiem, które szybko potrzebowało różnych rzeczy doświadczyć życia, to Dzieci z Bullerbyn mama mówi, że przeczytałam, jak miałam, zaczęłam czytać, jak miałam 4 lata i przeczytałam je dziś 12 razy, bo ja sobie w pamiętniku wtedy zapisałam. I jakby nie wiem dlaczego w sumie, teraz to nie wiem dlaczego, ale na pewno to zmieniło moje życie i ja po prostu zaczęłam po pierwsze, wiesz, jak czytasz po raz 12 książkę, to się to jakby cały czas takie odkrywasz czegoś, tak, odkrywasz coś nowego, a poza tym ja po prostu zapałałam miłością wtedy do czytania i do takiego poszukiwania, więc Dzieci z Bullerbyn tak pierwsze, co mi przychodzi. Czyli jakaś taka w ogóle nutka polonistyczna się w tobie odbywa. No, no to jeszcze może. A nie. Najbliższy czas zawodowy? Poza zreformowaniem rynku biznesowego? Wiesz co, chyba kurs online. To bym chciała zrobić, żeby tak na dotrzeć to. I książka, tak, książka też. Książka, ale myślę, że kurs będzie wcześniej. Super. Sukces to? Spełnianie swoich marzeń. Nie cudzych. Spełnianie. Tak. Nie tylko samo marzenie. Nie? A niezawodny sposób na dobry dzień? Uśmiech i szklanka do wody ciepłej z rana. Z cytryną na przykład. Najbardziej. Super. Asiu, bardzo Ci dziękuję. Ja dzisiaj będę miała na pewno bardzo dobry dzień, bo spotkać taką pozytywną i energetycznie naładowaną osobę jak Ty z samego rana, to jest po prostu błogosławieństwo. I cieszę się, że w ogóle Ciebie spotkałam na swojej drodze i że też zaangażowałaś się w ten projekt na Szwid Edukacja, bo jesteś takim dobrym duchem i takim mózgiem. Przesadzajmy, ale podobne osoby się przyciągają, także że się też bardzo cieszę. Też się bardzo cieszę, bardzo kibicuję temu projektowi i myślę, że Szwid Edukacja naprawdę jest przyszłość. Opanuje polskie szkoły. Tak. A synergia po prostu nasza tutaj też działa, także ja również bardzo dziękuję. Życzę Wam zdrowia, zdrowych dzieci, uczniów, energii i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do zobaczenia prędzej czy później. Tak. I tego, abyśmy wszyscy mogli podążać tą drogą, która jest dla nas najlepsza i abyśmy uwolnili swój potencjał, który każdy z nas ma. Cieszę się. Tak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.